siatkówka jest chyba najbardziej zespołowym zespołowych z zespołu. Szósty set. Druga część 25 odcinka podcastu Szósty set. W niezmienionym składzie witają was Michał Kwiatko-Mębnowski. Dalej zachrypnięty Piotr Złoch. I ten sam Filip Korfanty. Mówiliśmy o europejskich pucharach, no to teraz czas wrócić do ligi. W lidze dzieje się dalej ciekawie. Już analizowaliśmy sytuację, nie będziemy chyba za każdym razem wchodzić aż tak gdzieś tam głęboko już w szczegóły tego, co się wydarzyło. Ale co się wydarzyło, powiemy, no bo od tego powiedzmy gdzieś wszystko zależy. No to mieliśmy mecz, myślę, bardzo istotny dla układu górnej połówki tabeli i mieliśmy mecz bardzo istotny dla układu dolnej połówki tabeli. Jeśli chodzi o ten na górze, no to Jastrzębie wygrało u siebie z Warszawą 3-1. Oniko pierwsze dwa sety naprawdę bardzo kiepskie, dopiero powrót Bartka Kwolka. On już w meczu z Zawierciem wrócił, ale tam jeszcze wyglądało, że chyba jest troszkę za wcześnie dla niego i bardziej z busu po prostu tam grał. Troszkę ratował się nim trener Antiga. Tak już tym razem naprawdę bardzo dobrze Bartek Kwolek się spisał i kto wie, co by było, gdyby grał już od początku. Myślicie, że on już tak, oczywiście, no to nie było na pewno jeszcze 100%, ale on już jest tak w stanie grać faktycznie, wrócić do tej szóstki, bo wiemy, że teraz duże nagromadzenie meczów przed Oniko w najbliższym czasie. Myślę, że powinno być tylko lepiej. Mi się wydawało, że jego przerwa potrwa trochę dłużej, no ale skoro już jest, wchodzi na boisko, to myślę, że lekarze świetnie wiedzą, co robią i skoro na boisku się pojawił, to raczej nie bez zgody lekarzy. No i z każdym spotkaniem, każdym treningiem powinno być już lepiej. Także ja raczej liczyłbym na to, że Bartek Kwolek pewnie już bardzo szybko nadal będzie stanowiło siłę Oniko Warszawa. Z jednej strony tak, a z drugiej strony no to ten terminarz Oniko jest naprawdę karkołomny, bo tak tych spotkań, tak jak zresztą Michał sam wspominał, bardzo dużo. No i nawet jeżeli chodzi o taki trening, powiedzmy, wzmacniający, no bo skoro sami wspominaliśmy o tym, że no kilka kilogramów Bartkowi ubyło, no a chyba po takich zabiegach czy operacjach, no to raczej są tu też mięśnie, no to pytanie właśnie, czy z tą wytrzymałością nie będzie trochę na bakier właśnie Kwolek. No ale przy tak słabo grającym Wojtku Włodarczyku, w szczególności w elemencie przyjęcia, no to myślę, że siłą rzeczy Stefan Antiga będzie się musiał ratować Bartkiem, bo z Wojtkiem Włodarczykiem w takiej formie to daleko Oniko Warszawa nie pociągnie. W zeszłym odcinku wspominaliśmy o tym szeregu zmiennych czy z szeregu wydarzeń, który musi się zadziać, żeby Oniko Warszawa straciło miejsce w szóstce. No to pierwsza taka sytuacja już miała miejsce w Jastrzębiu. No i tutaj zaczyna być bardzo stresowo, bo w kolejny weekend Oniko gra z Resowią Rzeszów, zresztą Filipie chyba się wybierasz na mecz, a ja być może się wybiorę. Tak jest. Także być może będzie pierwsze, szósty set reunion, albo w sumie to nie reunion, bo jeszcze się nie widzieliśmy nigdy. Dokładnie. Union. Union, tak. I no i ten mecz też bardzo ciekawy, bo tam kombinacji jest dużo, w sensie może jeszcze tak, ale o tych kombinacjach to może jeszcze za chwilę, o samym meczu Jastrzębia z Oniko. Coś, na co zwracam uwagę, Maciek Muzaj to naprawdę jest lider Jastrzębskiego Węgla. Od kilku spotkań doskonale gra i bierze na siebie tę grę. To jest o tyle ciekawe, że mam wrażenie, że taką funkcję lidera, te role gdzieś przejął na siebie Maciek Muzaj mniej więcej wtedy, kiedy Fefe de Giorgi został trenerem, a więc ten, który Maćka Muzaja odpalił przecież z kadry w zasadzie w ostatnim momencie przed Mistrzostwami Europy. Wiele osób się zastanawiało, jak ta współpraca będzie się układać. Wygląda na to, że układa się bardzo dobrze, no bo naprawdę to Maciek teraz ciągnie grę. Gdzieś tam Salvador Hidalgo Oliva jest tylko takim troszeczkę dodatkiem, mam takie wrażenie. Wtedy, kiedy oczywiście gra dobrze, mówiliśmy w pierwszej części o tym, że różnie to też bywa i że nawet okazało się, że Jastrzębie jest w stanie radzić sobie bez Oliwy. No i Jason Derocco. To swoją drogą też jest faktycznie postać, która znowu, można powiedzieć, jest w stanie dużo dać drużynie, bo tyle dawał też w tamtym sezonie, w tej drugiej części, gdy wypadł Scott Tuziński. W tym bywało bardzo różnie. Mam wrażenie, że od kilku meczów też jest naprawdę dobrze. No to o czym świadczy choćby fakt, że ostatnio, jeżeli już Rodrigo Quiroga wchodzi, to chyba częściej właśnie za Oliwę, a nie za Kanadyjczyka. I ja zaryzykuję stwierdzenie, że tymi trzema punktami Jastrzębie chyba sobie tę szóstkę zapewniło. Mimo że oczywiście patrząc w tabelę można powiedzieć, że jest trochę inaczej, ale najtrudniejsze mecze już za Jastrzębiem. I biorąc pod uwagę, że jeszcze ci bezpośredni rywale sobie te punkty będą gdzieś nawzajem urywać siłą rzeczy. Chodzi mi tu przede wszystkim o mecze właśnie Resowi z Oniko, a później AZS-u Olsztyn z Oniko. To myślę, że no już
Jastrzębie naprawdę no, dużą katastrofą byłoby dla nich wypadnięcie z tej szóstki. Tak. Katowice, Espadon, Będzin i na koniec Dafis Połębielce to nie są rywale, na których będzie trudno o pewne zwycięstwa. Myślę, że Jastrzębski Węgiel też bardzo inaczej zbudowany z, powiedzmy, ludzi dość mocnych mentalnie i myślę, że oni tych spotkań wypuszczać nie będą. I zgadzam się tutaj z Michałem, ale uważam, że akurat nie są to mecze, o których można powiedzieć, że Jastrzębie ma tam, nie wiem, 99% szansę na zwycięstwo, no bo choćby i mecz z Katowicami. No co prawda Katowice z zawierciem znowu nawiązały do najgorszych momentów tego sezonu, jeżeli chodzi o ich grę, no ale w zawierciu nie gra się łatwo, no to we własnej hali, chociaż nie wiem, wiecie gdzie GKS Katowice gra? Jest to hala w Szopienicach, no tak, tylko tu jeszcze jedna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, patrząc też na ten, jeszcze właśnie tak jak też pisałem na Twitterze, kto widział, ten wie, zaczynamy patrzeć już nie tylko na wygrane mecze, nie tylko na punkty te duże meczowe, ale zaczynamy patrzeć też na wygrane sety, a Jastrzębie ma dość komfortową sytuację w porównaniu do Olsztyna i nawet te dwa mecze, te dwa stracone punkty, czyli powiedzmy gdzieś tam z tych czterech meczów dwa wygrane, 3-2, które by sprawiły, że Olsztyn ma szansę Jastrzębie dojść. Już pomijam fakt, że oczywiście jeszcze te punkty może potracić, tak jak mówiliśmy, Resowia i Oniko. Także wszyscy, bo nawet gdyby te wyniki jakoś się ułożyły dla Jastrzębia wyjątkowo niekorzystnie, że już te dwa stracone punkty dałyby, powiedzmy, szansę, żeby spadli poza szóstkę, no to jeszcze są te sety, a w tych setach Jastrzębie ma nad tym Olsztynem na przykład troszkę tej przewagi jeszcze jest i wcale nie byłoby tak łatwo to stracić. No ale mimo wszystko ja uważam, że nawet tych dwóch punktów pewnie Jastrzębie nie straci, a jeżeli już je straci, to kto inny też punkty straci i Jastrzębie będzie. Natomiast bardziej myślę, że mogą się obawiać trzy pozostałe zespoły. Tak jak mówiliśmy już przed tygodniem o Niko Warszawa, że ten zespół gdzieś zaczyna naprawdę musieć się martwić o tę szóstkę, no to musi się martwić tym bardziej po tej porażce, no bo nagle nad Asseco Resowią 3 punkty przewagi. Oczywiście mecz zaległy, ale mecz zaległy ze Skrą. Pamiętajmy o tym. Więc no nie ukrywajmy, że Oniko przy tych swoich obecnych problemach, no to raczej nie będzie tam faworytem. Ciężko będzie o punkty, no po prostu. Krótko mówiąc, ciężko będzie o te punkty ze Skrą. Także no, myślę, że tutaj mają się o co martwić warszawianie, jeżeli przegraliby teraz w Rzeszowie za 3 punkty zwłaszcza. Znaczy nie w Rzeszowie, tylko w Warszawie. Przepraszam, tak, u siebie. Od początku ja mówię w Rzeszowie, także tutaj się koryguję. Tak, mecz jest na Torwarze, natomiast no, jeżeli tutaj byłaby porażka za 3 punkty, no to nagle się okazuje, że tak naprawdę później Oniko w Olsztynie prawdopodobnie gra bezpośredni mecz o szóstkę. Z kolei w drugą stronę, jeżeli to Resowia przegra za 3 punkty, no to znowu Resowia musi wtedy liczyć na Oniko w Olsztynie. Bo w momencie, o ile oczywiście Olsztyn nie straci punktów w Bydgoszczy, to Resowia w takiej sytuacji by za Olsztyn spadła. No jest jeszcze możliwość tiebreaka i to chyba ten tiebreak byłby dla Olsztyna właśnie najmniej, powiedzmy, korzystny z tego względu, że wtedy Olsztyn już by nic w swoich rękach nie miał. A Olsztyn dzięki zwycięstwu pewnemu 3-0 z Czarnymi, gdzie mieliśmy Janek Hadrawa show, plus bardzo duża pomoc, zwłaszcza myślę od Roberta Andringi i Miłosza Zniszczoła, czyli takich dwóch osób, które raczej przez większość sezonu pozostawały gdzieś tam w cieniu. I teraz znowu troszeczkę tym cieniem ich gdzieś tam przykrył ten czeski drwal. Natomiast no, trzeba też docenić ich postawę. No to Olsztyn cały czas się w tej grze utrzymuje. A mam wrażenie, że ci Czarni to był chyba taka drużyna i takie spotkanie, którego z tych pozostałych do końca kibice z Olsztyna mieli prawo najbardziej się obawiać, oczywiście poza tym meczem z Oniko. My przy tym mówiliśmy, że na przykład Jastrzębski Węgiel ma względnie łatwy terminarz, natomiast nie można zapominać, że oni grają i oni, na przykład Resowia, grają z zespołami, które ciągle walczą chociażby o baraże, o wyjście ze strefy barażowej, także na pewno będą to zespoły mocno zmotywowane i oprócz tego, że na przykład Jastrzębie może stracić, znaczy na przykład Resowia może stracić punkty z Warszawą, czy Olsztyn może stracić punkty z takim rywalem, tym powiedzmy z górnej półki, no to nie powinniśmy być chyba bardzo zdziwieni tym, że któryś zespół z dołu tabeli jakieś punkty dla siebie wyszarpie. Ja jeszcze zwróciłem tutaj uwagę na to, że w poprzednim sezonie, to z tego co pamiętam, Będzin akurat jadąc na mecz do Jastrzębia punkty urwał i chyba tam 3-1 Będzin zwyciężył.
jeżeli dobrze pamiętam, bo to nie wiem, czy to nie był właśnie jedno z takich spotkań, na, nie wiem, czy to nie był nawet początek sezonu, gdzie faktycznie Jastrzębie te punkty z Będzinem straciło, więc Będzin niby drużyna własnej hali, no ale te dystanse tak niedalekie do Jastrzębia, że to prawie jak nie wyjazd. No ale to już był jednak troszkę inny Będzin, myślę, no bo i trener się już teraz, składowo nie, ale trener się właśnie zmienił i tu i tam i nie ma chyba co porównywać. No wiadomo, w każdym meczu każda drużyna może stracić punkty, zwłaszcza, że nadal w tej lidze większość zespołów jeszcze mało co walczyć. A te, które powiedzmy już gdzieś są w miarę bezpieczne, no to są z kolei ekipy, o których można chyba powiedzieć, że są naprawdę ambitnymi drużynami, bo to czy Czarni Radom, czy Zawiercie, które myślę, że po zwycięstwie z GKS-em Katowice też już myślę może przestać się obawiać już powoli o te baraże, no to mimo wszystko myślę, że każdy mecz jest niebezpieczny, no ale nie ukrywajmy, no są mecze, w których jednak są wyraźni faworyci i takimi faworytami będą Jastrzębianie do końca i takimi faworytami też będzie myślę ASEKO Resovia już po meczu z Oniko, aczkolwiek Resovia właśnie ten Będzin ma na wyjeździe i tutaj jeszcze, jeżeli gdzieś, to tutaj ewentualnie bym się spodziewał jakiejś utraty punktów przez drużynę Andrzeja Kowala, zwłaszcza biorąc pod uwagę coś, o czym zresztą wspominaliśmy już poprzednio, że Resovia naprawdę na wyjazdach od jakiegoś czasu radzi sobie no fatalnie. Tak, to prawda. Jakoś czekam na jakieś przełamanie Resovii na wyjeździe, więc być może to nastąpi właśnie, może już w Warszawie, a jak nie, no to już chyba ostatni dzwonek, żeby to było w Sosnowcu, bo było tam swoje spotkanie, gra MKS Będzin. No odnośnie takich niespodziewanych wyników, no to czy też tego, że zespoły, które teoretycznie nie mają o co grać, jednak jakoś tam grają, to przecież mecz PGS Krabbeł Chatów z BBTS-em Bielsko-Biała, gdzie Skra nie mogło stracić seta z Bielskiem, Bielsko nie grało o nic, a jednak tego seta ze Skrą wygrało i pozbawiło Bełchatowian finału. Nie no, ja tutaj myślę, że nie ma miejsca w profesjonalnym sporcie dla ludzi, którzy nie wychodzą z chęcią walki o zwycięstwo tak naprawdę. I to się tyczy inaczej. No, wierzę, że jeżeli już jesteś w strefie spadkowej i na pewno wiesz, że spadniesz, no to wtedy faktycznie może i takie poczucie, nie wiem, no rozczarowania, smutku może przytłaczać, no ale w sytuacji, w której zawsze możesz gdzieś tam o jakieś parę oczek wspiąć się w tabeli, no to myślę, że każdy jeszcze ma o co walczyć i powinien. Poza tym pamiętajmy o jednej rzeczy. Składy drużyn różnych też raczej nie pozostaną niezmienne, a tymi występami pod koniec sezonu dobrymi można sobie jeszcze gdzieś tam wywalczyć albo troszeczkę więcej w nowym kontrakcie, albo w ogóle taki kontrakt sobie wywalczyć, czy w obecnym klubie, czy gdzieś tam skierować na siebie oczy nowych klubów, także myślę, że no jeszcze taka dodatkowa motywacja. Natomiast no ja bym się przeniósł gdzieś na dół tej tabeli, no bo mówiliśmy, że jeden był bardzo istotny mecz na górze, jeden bardzo istotny mecz na dole i w tym meczu na dole, no to troszeczkę zgodnie z naszymi przewidywaniami, ale BBTS z Duffy z Połem Kielce punktów nie stracił, chociaż stracił jednego seta. A dlaczego o tym secie mówię? No bo tutaj mamy taką sytuację, że dzięki temu zwycięstwu BBTS wyprzedził Łuczniczkę Bydgoszcz w tabeli, bo mają te drużyny tyle samo punktów, tyle samo zwycięstw, no ale lepszy bilans setów właśnie BBTS-u, lepszy bilans, no tam dzielić to i liczyć te ratio, bo to się będzie jeszcze zmieniało, natomiast no jeżeli chodzi o taki bilans, powiedzmy dodając, odejmując po prostu od siebie zwycięstwa i porażki, to jakby plus 2 jest BBTS, mógł być plus 3, nie wykorzystał tej szansy, bo już 2-0 było z Kielcami, no ale dalej jest do przodu. I ciekawa nas czeka walka w tych ostatnich czterech meczach, bo tutaj już każdy jeden punkt może zadecydować, ale nawet nie punkt, no bo tu wszystkie te pozostałe cztery mecze, zarówno Łuczniczki, BBTS-u, to będą takie, w których oni delikatnie mówiąc faworytami nie będą, a wręcz będzie im ciężko jakiekolwiek punkty. Natomiast tu już nawet decydujące może być to, kto będzie na przykład przegrywał 0-3, a kto 1-3. I na to trzeba zwracać uwagę. Natomiast no, na pewno brawa dla Bielska, bo gdyby ktoś chyba po 8 meczach powiedział, że to Bielsko będzie walczyło do końca, no to myślę, że było sporo osób, które nie byłyby skłonne w to uwierzyć, a tu po 26 kolejkach Bielsko opuszcza strefę spadkową chyba po raz pierwszy w tym sezonie. Czy pewnie sporo osób nie byłoby skłonne w to uwierzyć, natomiast chyba się ze mną zgodzicie, że my tu w tym podcaście chyba całkiem sporo dobrego mówiliśmy akurat o BBTS-ie Bielsko-Biała, pomimo tego, że sytuacja w tabeli niespecjalnie na to wskazywała. Trochę to Bielsko za uszy, można powiedzieć, w cudzysłowie ciągnęliśmy, no i na sam niemal koniec rundy zasadniczej
Te uszy, powiedzmy, nad powierzchnię wody wystają. Zobaczymy, jak będzie dalej. To błogosławieństwo szóstego seta w końcu. Tak, tak. W końcu tak. Jest pierwsze błogosławieństwo szóstego seta. No i dzięki naszemu wsparciu mentalnemu, bez cienia wątpliwości, właśnie Bielsko się ponad powierzchnię wody wysunęło. Natomiast to nie oznacza, że woda wzburzona nie jest, no bo to cały czas nie jest pewne utrzymanie Bielska. A Bielsko też ma trudny terminarz, no bo teraz następny mecz z Gdańskiem. Tak, tak, Bielsko teraz gra z Gdańskiem, później z Zaksą, ze Skrą i trochę ci wejdę słowo, bo na koniec oni mają spotkanie z Zawierciem, które być może będzie już pewne swojej sytuacji w tabeli i być może z pewnych względów będzie im troszkę prościej. Natomiast jeśli spojrzeć na kalendarz Bydgoszczy, no to jest Olsztyn, Lubin, Radom i Gdańsk, więc... Nie mniej trudny kalendarz. Ale jednak łatwiejszy, no bo to jest Lubin, który jest ewidentnie pod formą. To jest Radom chyba u siebie, tak? Z tego co kojarzę, dla Bydgoszczy. Przypomniało mi się odnośnie tego spotkania Radomem przegranego w Olsztynie, jak w ciekawy sposób skomentował tę porażkę Robert Prygiel, mówiąc o tym, że no po tym pierwszym secie, gdzie był w miarę na styku i Radomianie mogli go wygrać, no to Robert Prygiel stwierdził, że po pierwszym secie po prostu opadły im jaja, także... Może w przypadku Radomian kluczowe będzie zwycięstwo z nimi w pierwszym secie, a potem może już jakoś pójdzie. No właśnie, a jeżeli chodzi o Łuczniczkę, no to jeszcze jedna sytuacja, która na pewno może martwić wszystkich tych, którzy liczą, że to jednak Bydgoszczanie się w lidze utrzymają. Chociaż tutaj jeszcze nawiasem wspomnę, pojawiła się taka informacja na Twitterze, że może się zdarzyć też tak, że żadna drużyna z ligi nie spadnie. Trudno byłoby mi w to uwierzyć, tak powiem, i jeżeli do czegoś takiego by doszło, to jest w ogóle coś, z czego liga w żaden sposób nie ma szans się wybronić. Moim zdaniem to będzie PR-owe samobójstwo, które w ogóle mogłoby sprawić, że jakikolwiek poważny, prywatny, powiedzmy, sponsor, czyli taki nie z jakiegoś politycznego nadania, no, może stwierdzić, że po co w coś takiego będę inwestował, jak takie cyrki się tam dzieją. Natomiast no, jest to tylko plotka i myślę, że pozostawmy to na tym etapie. A wracając, wszyscy, którzy liczą, że Łuczniczka się w tej plus lidze utrzyma, no to jeszcze dodatkowo na pewno myślę, że z przerażeniem obserwowali nadciągające z Rzeszowa informacje, że z boiska utykając schodził Bartek Filip, który gdzieś tam podkręcił kostkę w jednej z akcji. Ty, Filipie, byłeś, więc powiedz, jak to wyglądało. Znaczy akurat nie do końca, nie widziałem tej akcji w całości, natomiast tam wyglądało to tak, że chyba Olek Śliwka lądując po ataku chyba zostawił nogę i Bartek Filip chyba na tej nodze wylądował, także no to trochę pechowa sytuacja, że po prostu dwóch zawodników poniekąd sobie przeszkodziło. Bartek Filipiak opuścił natychmiast boisko, za niego wszedł Paweł Gryc, ale tak z boku, z mojej perspektywy, oczywiście nie fachowca, bo nie jestem lekarzem ani osobą, która ma w ogóle jakiekolwiek pojęcie na ten temat, no jednak wyglądało, że to nie jest aż tak groźne, widziałem dużo groźniejsze kontuzje, dlatego być może Bartosz Filipiak będzie już zdolny do gry na najbliższe spotkanie. Natomiast ze zgrozą patrzyło się na kwadrat Bydgoszczy, bo jeśli uznać, że Bartosz Filipiak się nie nadaje do gry w kolejnym spotkaniu i nie wróci żaden inny zawodnik, no to w kwadracie Bydgoszczy w tym spotkaniu na Podpromiu byli Krzysztof Wieńkowski, Piotr Sieńko i Patryk Akala, czyli dwóch rozgrywających i środkowy, więc absolutnie żadnego pola manewru nie ma Jakub Bednaruk w momencie, gdy Bartosz Filipiak nie wyjdzie na boisko. A to jest jakby dodatkowa bolączka, że Bartosz Filipiak przecież to jest kluczowy zawodnik tego zespołu i jakoś trudno mi sobie wyobrazić funkcjonowanie tej drużyny bez niego. Chociaż akurat na Podpromie było tak, że w tym trzecim secie Łuczniczka najbardziej się postawiła Resowi, chociaż grała z Pawłem Grytem na boisku. Ale to, tak jak mówiłem już wcześniej, w pierwszej części odcinka, że bardziej to wynikało chyba ze słabej gry po prostu Resowi, która podała rękę Bydgoszczanom. No tak, jeszcze pamiętajmy, że Paweł Gryc był też jakąś tam opcją, jeżeli chodzi o przyjęcie, przynajmniej tak był tam gdzieś testowany i to dodatkowo zabiera właśnie taką możliwość, jeżeli chodzi o jakąkolwiek opcję manewru u Jakuba Bednaruka, już po prostu nie ma totalnie zmiany na skrzydłach, czyli dokładnie taka sytuacja jak w przypadku Stefana Antigi przez jakiś moment w Oniko. No biedny Kuba Bednaruk, jeżeli wierzy w karmę, to się zastanawia, co takiego musiał uczynić złego, że no po prostu w tym sezonie wszystko idzie nie tak w Łuczniczce Bydgoszcz i to też zawsze jest pytanie, czy te kontuzje to tylko element pecha, czy również
może przygotowania fizycznego, trudno powiedzieć, ale nie zazdroszczę sytuacji Kubie Bednarukowi, no ale nikt im nie odbiera prawa do walki i myślę, że na pewno nie będą łatwym rywalem. Natomiast nawet patrząc w perspektywie następnej kolejki, gdzie do Bydgoszczy przyjeżdża Olsztyn, a ja widziałem Olsztyn bardzo mocny mentalnie, mam wrażenie, w meczu z Radomiem. Coś, czego nie widziałem w tym sezonie zbyt często, ale taka pewność siebie, gry, no spokój, i to było również w meczu z Lubinem, no to jeżeli zagrają na pewności, no to Bydgoszcz raczej punktów nie zdobędzie. Ale to tylko takie moje zdanie. A teraz pytanie, co się dzieje w walce o uniknięcie baraży? Zawiercie wygrywa z Katowicami, z tej strefy barażowej ucieka. No i teraz Szczecin i Będzin grają. Znaczy, znajdują się w tej strefie barażowej. No i my chyba mówiliśmy faktycznie, to się sprawdziło akurat, że Zawiercie wyratuje się raczej bez problemu. No i chyba się po prostu wyratuje tutaj. Nie mieliśmy wątpliwości wtedy, nie mamy wątpliwości i teraz. No a kto dalej? Czy Katowice może jeszcze mogą spaść? Przepraszam, na chwilę jeszcze sobie wtrącę jedno ciekawe zdanie z Roberta Prygla, bo ja uważam, że jeśli ktoś coś ciekawego mówi, to warto to przytaczać. Odnośnie tego, że Olsztyn teraz jedzie do Bydgoszczy, no nie wiadomo, czy zagra Bartosz Filipiak, natomiast raczej nic nie wskazuje na to, żeby miał tam nie wystąpić Jan Hadrapa, który chyba miał lekki dołek formy w meczu z Lubinem, natomiast kapitalnie zagrał w tym spotkaniu z Radomiem. No i Robert Prygiel powiedział chyba bardzo proste zdanie, ale dużo chyba mówiące. No, Robert Prygiel powiedział po prostu o Czechu, że ten człowiek potrafi grać w siatkówkę. To jest zdanie bardzo proste, ale moim zdaniem takie bardzo specyficzne, bardzo fajne i ciekawe to ujął. I dodał jeszcze tam, chyba że nie trzeba mieć, jak widać, czy łapać. Tak, nie trzeba mieć 2,5 metra wzrostu. 3,60 i skakać 3,60, tak, żeby kończyć ataki. Także no, bardzo, bardzo fajna wypowiedź kolejna, jest zresztą ciekawa Roberta Prygla i dlatego uznałem, że warto to przytoczyć. Ja się nie ukrywam, że jako osoba, która jeszcze gdzieś tam nawet zdarzało się oglądać występy Jana Hadrawa w Dukli Liberec z takich różnych, powiedzmy, względów, razem z Piotrem zresztą siedzącą obok mnie, który się uśmiecha, no to bardzo mnie cieszy, że tak dobrze w tej plus lidze właśnie się czeski atakujący spisuje. Znaczy co, nie mieliście Polsatu Sport, nie oglądaliście czeską ligę, tak? Powiedzmy, że tak było, to nawet podoba mi się ta koncepcja. Tak, to taka hipsterska moda, że my wykraczamy poza jakąś tam popularną plus ligę i my tylko oglądamy ligi, które mają miejsce w salach gimnastycznych, w trakcie których spotkań znajduje się maksymalnie 30 osób w hali, ale maksymalnie. W każdym razie był to jeszcze Janek Hadrawa i z krótkimi włosami, i jakoś specjalnie bez zarostu, i przede wszystkim zawodnik, który wtedy był znany głównie z gry na plaży, a nie w hali. No. Ale wracając do tego, co na dole, no to ja się zgadzam. Warta Zawiercie gdzieś wykaraskała się w końcu z tej strefy barażowej i raczej już tam nie wróci, myślę. No zostaje Espadon i MKS będzie, natomiast Espadon ma i trudniejszy terminarz, no i przede wszystkim, tak jak mówiliśmy, o Bydgoszczy, no to i Espadon z ogromnymi problemami. No totalnie posypała się ta drużyna przed meczem z Zaksą, akurat przed meczem, no na ich, można powiedzieć, troszkę szczęście, że przed takim meczem, gdzie i tak trudno im było chyba liczyć na punkty. Chociaż no myślę, że akurat jeżeli chodzi o Michała Mieszko-Gogola, no to on w każdym meczu na te punkty liczy i do każdego meczu przygotowuje się tak samo, no natomiast tutaj za bardzo nie miał możliwości. No oni wyszli z Justinem Duffem na ataku, z Tomaszem Kowalskim na rozegraniu, na przyjęciu młody Adrian Kacperkiewicz, dla którego chyba było to pierwszy mecz w szóstce w jego karierze, bo on przecież jest debiutantem, jeśli chodzi o ten sezon. No i niestety, no, jedna z najbardziej dotkliwych porażek w całym sezonie, żebym nie skłamał, ale tam chyba 43 punkty tylko ugrał Espadon, tak mi wychodzi, tam chyba było do 15, 10 i 18, no, także bardzo dotkliwe, zwłaszcza, że przecież Zaksa kończyła ten mecz w takim składzie, jaki wielu kibiców z Kędzierzyna chyba nie sądziło, że w ogóle kiedykolwiek zobaczy, biorąc pod uwagę dość konserwatywne podejście do prowadzenia drużyny Andrzeja Gardiniego, czyli tam mecz kończył skład bodaj Falaski, Jungiewicz, Szymura, Semeniuk, Reino, Maziarz i Banach, tak? Czyli totalne rezerwy, no ani jednego tego z tego żelaznego składu zawodnika. No i mimo to, no, potężne baty zebrał Espadon, no ale trudno się dziwić, no tam też katastrofa, jeżeli chodzi o kontuzję.
pytanie, czy część z tych urazów będzie jakaś niegroźna. Chyba tak będzie przynajmniej w przypadku Mateusza Malinowskiego, bo tam padła informacja, że on doznał kontuzji na porannym treningu przed tym spotkaniem i że do końca trwała walka jakby o to, czy będzie zdolny do gry. Więc podejrzewam, że po tym tygodniu już wszystko powinno być okej. Co z innymi? No to już trudno powiedzieć. Tam Emiego Terwapotiego akurat chyba jakieś przeziębienie dopadło, więc tutaj też jest nadzieja, że film wróci, ale no nie zmienia to faktu, że nawet jeżeli oni wrócą, no to ten okrojony skład to też duże trudności na treningach, a akurat Espadonowi ewidentnie potrzebne jest gdzieś odnalezienie tej formy. Jeżeli nie da się normalnie trenować, to i trudno liczyć, że uda się gdzieś tam odbić, jeżeli chodzi o te dyspozycje. Jeżeli do jednego z dwóch podstawowych środkowych musi sięgać trener, żeby załatać dziury na pozycji atakującego, no to nie zazdroszczę sytuacji. To jakoś tak się składa, że Robert Prygiel, polski trener, pod górkę z kontuzjami. Kuba Bednaruk, polski trener, pod górkę z kontuzjami. Teraz Mieszko Gogol, polski trener, również pod górkę z kontuzjami. Andrzej Kowal, pod górkę z kontuzjami. Znaczy mówię tu oczywiście o Moździonku i Lemańskim, bo to w sumie jednak nie jest aż tak porównywalna sytuacja z tymi trenerami, których ty wymieniłeś. Także... Ale mimo wszystko też trochę się tego przytrafiło w Resowi. I Stefan Antiga, czyli trener też już gdzieś w dużej mierze spolonizowany. Jedyny trener zagraniczny mówiący po polsku, chociaż wiemy, że inni też tutaj próbują powoli i się uczą, niektórzy przynajmniej. I też problemy z kontuzjami, także może jednak coś w tym jest i może stąd wynika ta niechęć po prostu trenerów zagranicznych do nauki naszego języka, że widocznie może jakaś klątwa polskiego języka wśród trenerów, jeżeli chodzi o te urazy. No, akurat w Katowicach mamy polski duet, zarówno pierwszy trener, jak i trener przygotowania fizycznego i chyba Katowice tu takim trochę no, zaprzeczeniem tego, bo ja sobie nie przypominam takiej poważnej kontuzji trwającej dużo czasu zawodnika z Katowic, a tam jest Piotr Gruszka, Andrzej Zachorski. A przy czym Andrzej Zachorski to jest faktycznie fachowiec chyba najwyższej próby i co czym choćby świadczy fakt, że przecież nawet Białgorod go na jeden sezon do siebie ściągnął. A to myślę, że nie jest taka wcale rzecz jakaś częsta i oczywista, żeby Polak był członkiem sztabu tak powiedzmy klasowego zagranicznego zespołu. Myślę, że można by to porównać trochę z tym, że Adam Swaczyna jest asystentem Heinena w Friedrichshafen, ale jednak myślę, że ten Białgorod, gdy był tam Andrzej Zachorski, to jednak jest trochę bardziej klasowa drużyna mimo wszystko od Friedrichshafen, ale to... Rzeczywiście to jest odosobniony przypadek, że polski fachowiec dostaje pracę za granicą w tak dużym klubie. To jeszcze na chwilę wracając do Espadonu. Kto jest kontuzjowany i jak jest kontuzjowany? Bo ja muszę przyznać, że dla mnie akurat te informacje o tym szpitalu w Szczecinie, no to jest coś nowego i nie wiem, może rzucicie trochę więcej informacji, bo... No to tak jak mówiłem, Emi Terwaporti to bodaj była choroba, Mateusz Malinowski na... trenie chyba nawet na porannym takim rozruchu przed meczem. Jeff Menzel to są stare jeszcze kłopoty. Bartłomiej Kluth i Marcin Wika, oni chyba wypadli jakoś w ciągu właśnie tego tygodnia pomiędzy poprzednim meczem, a tym właśnie ostatnim z Zaksą. Także to wyglądało w taki sposób. Jak długo potrwają ich przerwy, tego już w klubowym komunikacie nie było, natomiast no, tak jak mówię, wynikało z tego, że prawdopodobnie najbliżej powrotu powinni być chyba Terwaport i Malinowski, no i może Menzel, bo tam też padła chyba taka informacja, że jeszcze nie doszedł do siebie, więc to by wynikało, że już z tego, że gdzieś już chyba jest w miarę blisko tego powrotu. Także no, powiedzieliśmy, co tam na dole, no Będzin jednak znacznie łatwiejszy terminarz, znaczy może nieznacznie, ale jednak łatwiejszy. Espadon naprawdę ciężkie mecze na koniec czekają, do tego ta sytuacja niekorzystna, więc Będzinianie co prawda cały czas gdzieś polują na ten punkt, nie udało się tym razem, bardzo gładka porażka w Bełchatowie. Natomiast no ja bym stawiał właśnie na Będzin tutaj, zwłaszcza biorąc pod uwagę te problemy właśnie kadrowe, no to chyba Espadon nie zdoła tych baraży uniknąć i w sumie no muszą się skupić na tym, żeby być może, no wiadomo, nie wiadomo jak to się jeszcze do końca wydarzy, ale gdzieś muszą mieć z tyłu głowy to, że muszą się leczyć, muszą się kurować, muszą tej formy gdzieś szukać, trenować, bo w barażach wiemy, że to wszystko się wyjaśni w bardzo krótkim przedziale czasowym. Tam jest chyba tylko mecz i rewanż i ewentualny złoty set, jeśli dobrze pamiętam. Mimo wszystko ja życzę sobie, żeby rozstrzygnięcia i w lidze, i rozstrzygnięcia w barażach, no mimo wszystko odbywały się powiedzmy na polu sportowym, rozumianym w ten sposób, że
Po prostu są to drużyny, które są zdrowe, które są dobrze przygotowane i decyduje faktycznie tylko i wyłącznie forma sportowa, a nie to, że ktoś wypadł ze składu, kogoś brakuje, ktoś ma kontuzję, czy nie wiem, czy chorobę, czy grypę, czy jakąkolwiek inną dolegliwość, więc do tego życzę Szczecinowi, bo myślę, że zgadzam się tutaj, Michale, z tobą, że no, bardzo trudno będzie im wykaraskać się ze strefy barażowej, ale myślę, że z Będzinem faworytem tych zmagań od miejsca 13-14 też nie będą, tak? No bo to zadecyduje o tym, kto wystąpi w barażu. No, także wiele się jeszcze może wydarzyć do końca, aczkolwiek niektóre drużyny, zwłaszcza jeśli chodzi o tę walkę właśnie na dole, no w uprzywilejowanej pozycji, czy to ze względu na terminarz, czy to ze względu właśnie na po prostu zdrowie, a w sumie nawet najczęściej się to łączy, bo to jakoś tak jest, że te problemy zdrowotne dotykają tych, którym i tak już ten terminarz raczej miał nie sprzyjać. Także no pozostaje nam życzyć zdrowia oczywiście wszystkim, no ale przede wszystkim zdrowia życzymy w ekipach z Bydgoszczy i ze Szczecina. Aby właśnie, tak jak Piotr mówi, ja się tu w pełni zgadzam, aby to ta sportowa w pełni rywalizacja w pełnych składach, a nie gdzieś tam trochę pecha co do zdrowia, co do jakichś tam urazów, decydowała o tym, kto w tej plus lidze się utrzyma i kto się utrzyma też bez baraży. No i chyba na to tyle, jeśli chodzi o ten nasz 25, można powiedzieć w pewien sposób jubileuszowy odcinek, ćwierć setki już odcinków. Zobaczymy, czy do tej setki kiedykolwiek uda nam się dobić. Na pewno nie w tym sezonie, ale no, może, kto wie, wiele przed nami. Także no, słuchajcie nas dalej, komentujcie, subskrybujcie nasz kanał na YouTubie, dajcie łapkę w górę, tak jak to mówią profesjonalni YouTuberzy. No, my nie pokazujemy naszych twarzy, więc jesteśmy najwyżej półprofesjonalnymi pod tym względem. Jak zwykle każdy feedback z waszej strony, że tak polecę taką troszkę korpomową, jest bardzo cenny. Dziękujemy tym, którzy ostatnio napisali. Dziękujemy tutaj zwłaszcza panowi od WF-u, który regularnie podrzuca nam swoje uwagi, za co bardzo dziękujemy. Dziękujemy też innym oczywiście. Jak będziecie podrzucać na tyle regularnie, co on, to was też będziemy wymieniać z imienia i nazwiska albo z pseudonimu. Także taka forma, powiedzmy, zachęty. No i cóż, i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten 25 odcinek. Ja dziękuję, Michał Kwiatko-Memnowski. Dziękuję ja, Piotr Złoch. I ja również, Filip Korfanty.